Cześć! Dzisiaj koszulkowy zawrót głowy. Mamy koszulki o różnych wzorach, kolorach, o różnej tematyce. Jest ich dużo, mamy je założone wszystkie na siebie. Jesteśmy ubrane na cebulkę. I taka koszulka właśnie, bo jeszcze jest chłodno. Tak, ale już wkrótce zrobi się pięknie, wiosennie, ciepło i koszulki nam się przydadzą. Są właśnie z takiej tkaniny siateczkowej. Pokażemy. Od lewej strony, czyli świetnie oddycha. Układa nam się również do ciała. I pierwszą mamy tematykę jaką? Łowiecką. Bo mamy tutaj wilczka. I takie koszulki właśnie możemy mieć ze swoim zdjęciem, logo. Z własną grafiką. I tutaj właśnie jest takie logo na piersi. Kołowieckie, Sobul i Panna w Dąbrowie. Pokażemy jeszcze z tyłu, jak się nam prezentuje ta koszulka. A kolejna jest tutaj z dwoma bykami. Tak, walczą ze sobą. Dwa jelenie. Pokażemy również z tyłu tą grafikę. Tak wygląda na koszulce. Prezentuje się pięknie. I kolejna. Również o tej tematyce. Odkładamy byk. Tutaj zobaczcie. Piękny się prezentuje. Z przodu i z tyłu pokażemy. Też jest ta grafika. A ja mam dziczka. Również z tym logo, co było na tamtej koszulce. Tak, z przodu, z tyłu. I z tyłu też jest ten dzik. I teraz następna zmiana. Ale zmiana na inny właśnie temat. Temat wędkarski. Czyli tutaj będziemy mieć inne grafiki. Pierwszą tutaj mamy koszulkę. Zobaczcie, z wędkami. Tak, już byśmy siedzieli na tych rybach. Już przygotowani. Trzy wędki rozstawione. Ale tutaj mamy logo. Family Carp Team Jawor. I tutaj z imieniem. Iwona, to jest dla ciebie. Nie wiedziałaś? Jesteś przygotowana. Nie, już. Już jestem przygotowana. Koszulkę. Nie, to jest dla innej Iwony. I na rękawkach flaga. Duże logo również na tych plecach mamy. Family Carp Team Jawor. I te wędki. I flaga. Benia ma tutaj pięknego karpika z kulkami. I koszulka jest dla Marcina. Na rękawkach mamy inne wzory, tutaj grafik. No killa, tutaj mamy flagę i z tyłu na plecach również jest no kill, taki duży i ten karp. I zmiana. Zmiana. Dzisiaj będziemy się rozbierać i ubierać. Teraz inne wzory rybek, czyli karpie. Karpie. Tutaj mamy karpia z wody wyskakującego. Paulina. Logo Chorzów Fishing Team. Na rękawach flaga. Tutaj mamy herb miasta. I z tyłu. I z tyłu również ten duże ich logo. I ta grafika tej ryby. Kolejny wzór. Benia ma karpia również takiego wychodzącego z cienia. Pięknie się prezentuje. Tak. I z tyłu również jest ta sama grafika. Też ten karp z cienia. I 3, 4. Kolejny. A! Gorzej, jak się pomylimy i nic nie będzie. Mamy kolejne rybki. Ale teraz te same teamy nam się spotkały. Te same teamy mamy. Tak. Chorzów Fishing Team. Ale? Ale różne inne ryby. Tak? Czy tu mamy suma, zobaczcie, z wąsami. Ten sum tutaj nam wyskakuje. Z imieniem Liliana. Tak. Na rękawkach również te loga mamy. Te herby. I co tutaj? Flagi mamy. O, czyli mamy takie same, ale tutaj mamy inne imię. Tu jest dla Patryka koszulka. I 3, 4 tył. I tył tak się prezentuje. Szczupaki. I sum. I sum. I uwaga,
kolejna. I znowu! O nie, nie udało niestety, się. Mam inny. Myślałam, że znowu będziemy mieć takie same. Ale tu jest inna ryba. Tu jest inna ryba. Ale mamy logo na piersi. Chorzów Fishing Team. Tutaj mamy imię. Piotr. Piotr. Rękawek. Drugi herb. I duże logo z tyłu na tych plecach. Ale teraz, żeby jeszcze zaskoczyć wszystkich, i ona ściąga, ja zostaję w tej. Tak. I teraz ja mam jeszcze coś innego. No nie. A już myślałam. Musisz zaczekać. Dobrze. I teraz znowu mamy. Też również ten sam team? Tak, tego Chorzowa. Rękawki. Drugi. Adrian. Adrian. I z tyłu. A! Przód jeszcze pokażemy. A też tutaj mamy piękną rybę, zobaczcie. W tych roślinnościach, jak nam tutaj się schowała. I z tyłu. I z tyłu również. Zobaczcie. Przepiękna grafika. No i teraz? Udało się. Mamy, zobaczcie, od największej do najmniejszej, bo tak już zostało, na koniec, nasze rybki. Nasze rybki, to już są nasze. Nasze, w różnych kolorach, czyli pomarańczowym i zielonym. Tak. Można powiedzieć cała rodzinka rybek. W takich pikselkach rozmytych. Na rękawkach również takie pikselki drobne. No i co? Z tyłu. I z tyłu pokażemy. Również jest tak samo grafika. Czyli dzisiaj mieliśmy taki kolorowy, zawrotbowy koszulek. Koszulkowy, tak. Różne wzory, kolory. I mamy tematy. Różne tematy, tak. Możecie sobie wybrać swój własny temat. Logo, grafikę. Logo, grafikę. Imiona przeróżne ponanosimy. Zapraszamy, pozdrawiamy. Pa, pa! Cześć!